Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na bułeczki zapiekane z kurczakiem i pieczarkami, czyli smaczną przekąskę, która zachwyci niejedno podniebienie. Zapraszam do oglądania filmu. Oczyszczonego i umytego kurczaka kroimy w kostkę. Pokrojone mięso przekładamy do miski i łączymy z przyprawą do kurczaka, dokładnie mieszając, a następnie odstawiamy na 15 minut. Kurczaka podsmażamy na patelni z rozgrzanym tłuszczem około 5-7 minut, do momentu aż uzyska złoty kolor. Od czasu do czasu mieszamy, po czym zdejmujemy z ognia. Obraną cebulę drobno siekamy. Oczyszczone pieczarki kroimy w półplasterki. Czerwoną paprykę kroimy w kostkę. Na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju rumienimy posiekaną cebulę od czasu do czasu mieszając. Do cebuli dodajemy pokrojone pieczarki i wszystko podsmażamy do odparowania wody. Pod koniec smażenia całość doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem, wszystko mieszamy i zdejmujemy z ognia. Z bułek ścinamy górę, tak aby dolna część była znacznie większa i wydrążamy z nich miąższ. Wydrążone bułki nadziewamy kurczakiem, pieczarkami z cebulą oraz papryką. Na wierzchu umieszczamy starty żółty ser. Tak przygotowane bułki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 10 minut. Gotowe bułki podajemy na gorąco. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.